Pierwszy Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny, w skrócie OFCA, czyli dlatego mamy takie identyfikatory, które nas określają, i wszystkich wolontariuszy, którzy pomagają nam i byli chętni i mieli dobre serduszko i dużo energii do tego, żeby po prostu pomóc w organizacji tego festiwalu. Festiwal sam w sobie jest po prostu naszą taką perełką i myślę, że mamy nadzieję, że na stałe zapisze się do kalendarza kulturalnego na Dolnym Śląsku, a jak nie po prostu w Polsce. Jednym z ważnych punktów naszego festiwalu OFCA były warsztaty dla dzieci. Jest to o tyle ważne i fajne, mam wrażenie, że po prostu dzieci, które napatrzyły się na naszych wszystkich artystów i mistrzów, mogą same spróbować tego wszystkiego, co oni pokazywali. A więc slaki, czyli chodzenie po taśmie. Tutaj mamy z tyłu szarfy, które się cieszą wielką popularnością. Do tego bańki mydlane, do tego Diabolo, pokaz Billa Bombadilla. Tak, który przy okazji żongluje i także prowadził warsztaty. To wszystko nie odbyłoby się dzięki pomocy oczywiście także wolontariuszy, którzy jak na pierwszą edycję zjawili się nam po prostu bardzo, bardzo licznie. Ich pomoc jest po prostu nieoceniona. O wolontariacie dowiedziałyśmy się od naszych znajomych, no i stwierdziłyśmy, że to jest super, bo warto poznawać takich ciekawych ludzi, którzy żonglują, czy nie wiem, bawią się ogniem, tańczą z nim. No i tak fajnie jest po prostu bliżej z nimi pobyć, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś, nauczyć. No i właściwie to chyba dlatego tutaj jesteśmy i jest super. To, co się dzieje za naszymi plecami, to pierwsza impreza tego typu, pierwszy festiwal cyrkowy w Oleśnicy o pseudonimie roboczym OFCA. Mamy zaszczyt tutaj prezentować artystów nie tylko z Polski, nie tylko z Oleśnicy, ale też artystów zagranicznych. Przed chwilą właśnie odbyło się przedstawienie Bill Bombadil Show w moim wykonaniu. To jest moje autorskie przedstawienie dla dzieci, dla najmłodszych.